No i co, dalej oglądasz te materiały, dalej nie masz dziewczyny, albo masz, jesteś w toksycznej relacji, rok się kończy i co ty z tym dalej zrobisz? No bo widzisz, kwestia jest tego typu, jeśli ty popełniasz te trzy błędy, o których dzisiaj powiem, to nic się w twoim życiu absolutnie nie zmieni, będzie dalej tak jak było, będziesz miał fatalne rezultaty, kobiety nie będą cię szanować, nie będziesz miał z kim pójść na studniówkę, czy tam nawet, nie wiem, na imprezę sylwestrową, chociaż w tym roku niby wszystkie pozamykane. I tak to się właśnie skończy. Dzisiaj ci powiem o trzech błędach, które popełniają faceci przy dziewczynach i warto to przeanalizować, czy czasem nie jesteś jednym z tych błędów, bo wtedy dziewczyny nie będą reagować tak, jakbyś tego chciał. Pierwszy błąd, który chciałem ci powiedzieć, to jest to, że w wielu sytuacjach jesteście mężczyznami, facetami, którzy nie potrafią pokazywać silnych cech. Co to znaczy? Pokazujesz swoje słabości, ale nie robisz tego tak bezpośrednio, że mówisz dziewczynie: cześć, jestem kiepski, nie warto się ze mną spotykać, tylko ty to pokazujesz za pomocą zachowania. Za często do niej piszesz, pytasz się co u niej, czy ona cię polubiła, przymilasz się, narzekasz, że masz słabą pracę, mówisz tak samo, że nie jesteś jej jakby godny, bo zostawiła cię dziewczyna, piszesz jej, że wszystkie laski cię w internecie odrzucają, jeśli do nich piszesz. I już pokazywanie tego typu sygnałów dziewczynie prowadzi do tego, że oczywiście ona nie będzie cię szanować, tak? No bo jak można szanować gościa, który ma takie podejście co do własnej osoby i do własnego systemu wierzeń, bycia i tak dalej. Kobiety uwielbiają gości, którzy się nie przejmują, którzy żyją w taki sposób jak chcą, nie biorą na serio do siebie rzeczywistości, są liderami, są tymi samcami alfa. Bez tego nie zajdziesz daleko. I naprawdę polecam ci o tym pamiętać, bo niejednokrotnie widzę to na konsultacjach, że faceci piszą wiersze dla dziewczyn, przymilają się, a jesteś dzisiaj na mnie zła, no pokazują jej za bardzo tą atencję, uwagę i kobieta to w bardzo łatwy sposób zmanipuluje i w konsekwencji nie będzie tobą zainteresowana, no bo jeśli coś łatwo przychodzi, no to nie darzymy tego szacunkiem i dokładnie tak samo mają kobiety. Kolejny błąd, który faceci popełniają, to jest myślenie, co ona sobie pomyśli i brak proaktywności. Jeśli masz jakąś koleżankę, nic z nią nie robiłeś do dzisiaj i tylko się zastanawiałeś, jak to by z nią było, albo tylko dzwoniłeś i się zastanawiałeś, co to będzie, jak się spotkamy, jak w ogóle jej to zaproponować, czy ona będzie mną zainteresowana, to tak naprawdę nic nie osiągnąłeś. Widzisz, często niektórzy moi kursanci na szkoleniach mówią: zobacz Krzysiek, tacy goście jak na przykład Dresi, oni są łysi, zbyt dużo nie myślą, ale poznają te fajne dziewczyny. Dlaczego? No bo oni nie zwracają uwagi na to, co chce dziewczyna, tylko robią pewne rzeczy po swojemu, dyktują warunki, nie boją się, zagadują, uśmiechają się. Pomimo tego, że ten podryw często jest bardzo chamski, to dziewczyny i tak dobrze reagują, bo mają tą pewność siebie. I widzisz, jeśli ty będziesz miał podobne podejście, będziesz chciał uszczęśliwić dziewczynę, dać jej przyjemność, pocałować ją w usta, pogłaskać, cokolwiek, tak? Teraz to już oczywiście żartuję, ale wiesz, o co mi chodzi. Chodzi o to, żebyś posuwał tą znajomość dalej, zaprosił ją do siebie, jeśli chcesz to zrobić. I często to też jest problem, bo myślisz sobie, co ona sobie pomyśli podczas pierwszej godziny spotkania, kiedy jej powiem, chodźmy na herbatę do mnie. No pomyśli, że jestem jakiś nienormalny. Ale nie wiesz tego. Nie wiesz tego, co ona chce. A często potrzeby kobiet są zupełnie inne, niż ci się wydaje. Bardzo często kobiety chcą tego, żebyś posunął tą znajomość na maksa do przodu, żeby się ona całowała z tobą na pierwszej randce, bo wtedy ona zobaczy, że żyje, że ta znajomość się rozwija i rzeczywiście będziesz miał z tego naprawdę spore efekty. Im szybciej coś zrobisz z dziewczyną na randkach, tym mniej będzie manipulacji, ona będzie bardziej szczera. Taka jest rzeczywistość. Trzeci błąd, który popełniacie i który jest bardzo częsty, to jest wyobrażanie sobie, że to jest ta jedyna, że to jest najlepsza dziewczyna, którą poznałeś. Nic lepszego ci się w życiu nie trafi, jak to się mówi, tak? Bzdura, jedna wielka bzdura. I teraz ci udowodnię dlaczego. Miałem wielu kursantów, już kilkanaście lat się tym zajmuję, tak? Zresztą nie tylko tym, ale głównie tutaj też pomagam ludziom. I zobacz, wielu facetów się do mnie zgłaszało, takich, którzy utracili dziewczynę. Często narzekali, że to już koniec, że ona była najlepsza, że lepszej nie poznają, bo ona była taka piękna i tak dalej, i tak dalej. W rezultacie to zawsze kończyło się tak, że jak przyjeżdżali do mnie na szkolenia, zaczęli działać, zaczęli poznawać dziewczyny, zawsze poznawali lepszą dziewczynę, bardziej atrakcyjną, bardziej taką odpowiednią dla nich,
która miała lepszą osobowość, lepszą urodę. Także zawsze będziesz poznawał lepszą dziewczynę. Nie ma czegoś takiego, że poznałeś dziewczynę, straciłeś ją i to już jest koniec świata. I to jest ten błąd, poprzez który faceci często wpadają w depresję, mają jakieś problemy psychiczne, ponieważ ty myślisz, że już cię nic lepszego nie czeka. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej, ale warunek jest jeden. Musisz zacząć działać, musisz zacząć podchodzić, poznawać dziewczyny, rozmawiać z nimi i wtedy bardzo szybko poznasz kogoś nowego. Nawet jak to nie będzie idealna dziewczyna, to za chwilę poznasz inną, która będzie lepsza, bardziej idealna. I o tym zawsze należy pamiętać. To jest taka pułapka naszego umysłu, że to jest ta ostatnia dziewczyna i lepszej już nie poznasz. W rzeczywistości powiem ci z mojego własnego doświadczenia, że ja zawsze poznawałem lepszą dziewczynę. Kiedyś miałem ciężkie chwile, rozstałem się z dziewczyną, jak tam miałem 20 parę lat, wydawało mi się, że ja już lepszej nie poznam, bo było idealnie, była idealna rozmowa. I wtedy bardziej zainteresowałem się jeszcze tym wszystkim, relacjami. I nagle po roku poznałem lepszą dziewczynę, która była lepiej zbudowana od niej, która lepiej mnie pociągała w większy sposób. Także to wszystko się zmienia. Nie ma czegoś takiego, że poznasz dziewczynę i już lepszej nie poznasz, a często jeśli tak się stało, to w drastyczny sposób przeinwestowałeś znajomość i tak naprawdę to nie jest miłość, tylko to, że ty za dużo zrobiłeś dla tej dziewczyny. Przemyśl to, co powiedziałem, jak się zgadzasz z tymi błędami, oczywiście łapka do góry. Do środy, do północy możesz pobrać tutaj moje materiały ukryte. Ponad 70% taniej, tak? To jest pakiet ukrytych materiałów, wiedza na całe życie, co robić z kobietami, jak się zachowywać, żeby mieć efekty. Pobierz, przetestuj, wiedza na ten, na nowy rok, ale jeszcze w tym roku możesz coś zrobić, możesz się zmienić, możesz zacząć oddziaływać naprawdę skutecznie na swoją kobietę albo na kobietę, którą poznasz, poznajesz, podrywasz, uwodzisz. Może masz jakąś koleżankę, z którą chcesz spędzić Sylwestra albo nowy rok. Przetestuj tą wiedzę, sam zobaczysz, że wszystko się zacznie zmieniać. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie, a jutro o północy usuwam tą stronę, także masz ostatnią szansę, żeby z tego skorzystać. Jeszcze w niższej cenie. Do zobaczenia, cześć!